No, kamera kręci. MATE. Właśnie zrobiłem podobne video w niemieckim i już zrobiłem parę w niemieckim. W tym stylu dzisiaj Wam przedstawię parę moich obrazów. Dlatego tu stoją. Pierw nakręciłem niemiecką wersję, teraz będzie wersja po polsku. I jeden obraz będę musiał poszukać, bo chciałem go pokazać. Autoportret. Ja bardzo dużo autoportretów robiłem w różnych stylach. Bo mi się wydaje, że to jest ważne. Z różnych artystycznych tam powodów, jak każdy bagaż to robił. Jako pierwsze zacznę tym, którym skończyłem. To malowałem w roku 2017. Wielokrotnie było wystawione gdzieś tam. Ale zatrzymałem go do dnia dzisiejszego. To jest znak PiS. No. Przeciwkowojenny obraz, można powiedzieć. Zawsze aktualny. Aktualnie jest wojna. Dobra, idziemy już w tą stronę. Dobra, poszukam ten obraz zaraz. Miałem Wam właśnie ten jeden obraz przedstawić, a kręcę Wam ścianę i nic nie robię, ale... Wtedy miałem długie kręcone włosy, bo z natury mam kręcone włosy. I to jest taki właśnie mój autoportret. Mój kod pocztowy tutaj. Mój rocznik, ja. Flaga polska. Jestem matę napisane po polsku. Mój kod pocztowy Kazimierze Wielkiej w Polsce, z którego miasta ja pochodzę. I to wystawiałem na otwarciu mojej pierwszej galerii. Wtedy też miałem różno wielkie oczy i te kręcone włosy, których gęstość mi zabrakło, żeby takie fryzurę nosić. No mniejsza o to. Zawsze staram się jakoś użyć dodatkowo symbole, które mają dla mnie znaczenie, albo są czytelne w obrazach. Tu jest obraz Harley Quinn z roku 2020. Malowany był w roku 2019-2020, więc może mi zajął rok, może 10 miesięcy albo 7, nie mam pojęcia, ale jest podpisane, bo jakoś tak od roku 2019-20 się chciałem starać wszystkie obrazy podpisać rocznikami lub ile trwały, bo są obrazy, które malowałem przez 10-15 lat, a są obrazy, które malowałem może jeden wieczór. No i dlatego się starałem dopisywać, żeby była chronologia dla kogoś, kto się kiedyś zainteresuje tymi obrazami, żeby wiedział kiedy, co i jak, bo to też mi osobiście ułatwia pracę, jak ktoś się mi coś zapyta, jak pisze na tym, kiedy to zrobiłem. To jest Joker z tego samego czasu. Były dwa Jokery, jeden Batman w środku i one, te Jokery się patrzą albo na Batmana, albo patrzą się, jakby było Batman tu w drugą stronę, ale jeden Joker jeden, i ten Batman sprzedałem. I został mi ten Joker. No, bo takie coś a la tryptyk się to nazywa. Dobra, odstawię to. Boję się jednej rzeczy, bo na początku dzisiaj jak zacząłem kręcić, mi się kurde kamera wyłączyła. Ale jest włączona bardzo dobrze. Tu jest bardzo stary obraz. Ten obraz to jest autoportret, który malowałem w 2007 wakacjach letnich na bardzo starej desce w piwnicy u rodziców. Znaczy ja wtedy studiowałem malarstwo i w piwnicy malowałem jakieś tam deski po prostu w wakacjach, żeby coś malować. Dlatego mi chodzi o to, że nikt nie musi zawsze kupować drogich materiałów albo płócień, bo ta deska, jakbym ją wstawił do muzeum, spokojnie przetrwa nie wiem ileś tam set lat. Jakby to był jakiś muzealny obraz, to ten obraz spokojnie w tym stanie
może przetrwać, nie wiem, z 800 tysiąc lat, więc nie musi być płótno. I dla ćwiczenia albo dla samego malowania, może też być jakaś stara deska starej kuchni rodziców. Mi się wydaje, że kuchnia była zmieniana około 2000, no to ta deska będzie z lat 90. To malowałem 2007. 2016 miałem operację brzucha i wtedy moi rodzice się już przeprowadzili i mieli inną kuchnię, już chyba którąś tam z kolei już wszystko jedno, ile tam kuchni rodzice mieli. Ale mój tata zasadził drzewo z papierówkami i wtedy namalowałem ileś tam obrazów tych papierówek. I ta deska stała w tej pracowni wtedy tam i no to 2009 lat po powstaniu tego obrazu i tego kwiatka, tu nie pamiętam co było, gdy miałem tą operację, miałem te 2 miesiące urlopowego, to przez pierwsze 2 tygodnie malowałem te jabłka i namalowałem też te jabłka tu. No. To do tego, więc to jest dla mnie historyczny obraz i stoi se tu. Przez generacje będzie przetrzymany w rodzinnych piwnicach może. No. Jak dobre wino, które się ma, ale się nie pije. Ojciec chrzestny malał Brando. Teraz możemy trochę pośpieszyć, może po prostu tylko pokażę. No to było malowane tak plus minus na rok 2020. Na początku nie było figury, figurę domalowałem parę lat później, ale wtedy jeszcze nie dopisywałem, co kiedy zacząłem. No. To jest też bardzo stare. Jest gdzieś jedno z pierwszych wideo, z pierwszych 10-20, które też mają około 10 lat. To widać, jak malowałem tą część i że robiłem outline z czarną puszką. Potem minęło 2-3 lata i zrobiłem złoto i domalowałem tutaj. Dopisałem ileś tam razy matę i rok 2015. Powstał obraz po 2012-13 to powstało, a dokończyłem to 2-3 lata później. No. A to były takie tak sobie malowane, bo lubię takie figurki sobie malować. Ale nie robię tego za dużo na płótnach, bo mój zamek, w którym mieszkam, jest trochę mniejszy niż ten od Salvadora Daliego i nie mam gdzie ich wieszać. To też jest z podobnych czasów. Też tutaj jakoś powstało. Ileś tam malowałem w różnych stylach, tak ala czaszki. I też bardzo dużo muszę przyznać, że czaszki mają bardzo dużo fanów. I dużo czaszek sprzedałem na zlecenie, które nie było 100% mojego autorstwa, tylko że ktoś sobie zażyczył jakąś tam czaszkę, żeby ją dorysować. To z moim kumplem Fabula malowałem. To miało być zlecenie, ale mi się odechciało, bo ten portret był dosyć ciężki. I potem Fabula malował te figurki i ja mu pomagałem i mu tak jak w graffiti Toyowi tłumaczyłem, co gdzie ma zrobić. I potem ja dociągnąłem outlines i pokryłem to cało. To był kiedyś portret kobiety. Z tego portretu zostało to, a resztę zamalowaliśmy wspólnie. A la teama, można powiedzieć. To jest gościu z Kanady, którego 2009 na Facebooku poznałem. I przez ileś tam lat sobie z nim pisałem i on mi namalował portret. Więc ja mu namalowałem portret i wyświetliłem portret jego, tak jak on wyświetlił mój i napisałem mu pozdrowienia. On aktualnie już ileś tam lat nie maluje i ma jakieś dzieci, ale nie wiem ile z dwójkę, na pewno jak nie trójkę. To jest miś Balu, którego nie skończyłem, bo tu jest multum miejsca. 2019 to zacząłem. Balu osobiście jest gotowe, ale jest miejsce i jeszcze nie dokończyłem tego. Bo to jest na podobnej zasadzie z 2009-13 wisiało parę lat w moim pokoju w mieszkaniu. No i aktualnie jest tu. Trzy małki i teoria, mój drugi obraz tego sunietu i this is shit like it is right now. A
aktualnie domalowałem ileś tam innych nowych wersji. Ten powstał 2020, pisze. Deadpool. Jestem bardzo wielkim fanem Marvela. Mam dużo książek. Komiksów też po polsku. Znacie biały... Orzeł. Polska wersja takiego komiksu. Biały Orzeł. Polski komiks to jest. Mam kolekcję, ale przeczytałem też połowę. Ale nie miałem czasu resztę czytać. Deadpool. Dobra. To mamy. W tym kierunku. A to był taki łącznik jakby trochę żółtego, trochę tego. Można powiedzieć, że w pewnym sensie intymny obraz, bo kwiatuszek za wszystko, co było, tutaj pisze, nie? I dopisane jest 2013 i nie dzieje się dużo, ale się dzieje dużo i dlatego ten obraz po prostu został i pisze za wszystko, co było. I już. Dlatego też ta twarz trochę poważnie się patrzy. Ale nie myślałem nigdy nad tym, czy to jest portret, czy nie. Czy autoportret, tylko mi chodziło tutaj kwiatuszek namalować 2013 i to napisać. Dlatego nigdy nie przemalowałem tego płótna, tylko zostawiłem w tym stylu, bo dla mnie to jest intymne i to ma tak zostać. Gdybym to nawet sprzedał lub nie, to już inna sprawa, ale nie będę tego przemalowywał. To jest ulica w naszym mieście, Jewalstrasse, gdzie się tutaj zaczyna. Tutaj jest Fabiania Karamini. No i to był taki obraz, można powiedzieć. On był w wielu gazetach, ale nie jako ten obraz, tylko ten obraz malowałem w shootingu dla reklamy dla Tygodnia Mody. Był 2018 Tydzień Mody i na do gazety i do, się nazywa, do ulotek zaprosili parę artystów i gdy oni robili te zdjęcia dla ulotek, ja namalowałem ten obraz i przez to było zdjęcie ujęte w ulotkach, ja maluję ten obraz, a tu się też coś dzieje i dlatego było wielokrotnie w gazetach, ale to jest tak, jakby ich nie było w tych gazetach, nikt tego nie wie. Oprócz mnie. Ja to wiem, ale reszta świata się tym tak interesuje, jak ryżem w kinach. No, dobra, to wam wszystko pokazałem, więc kończymy pomału. To jest coś ciekawego, bo coś podobnego kręciłem właśnie parę dni temu po niemiecku i wstawiłem. I to z daleka dobrze wygląda, z bliska jest dosyć ciężko, bo to są grube linie, ale jak patrzycie to na wideo, to jest Thor od Marvela z lat 70. Tutaj jest Mjolnir, jego młotek, a on jest ubrany w ten strój. To jest też niedokończony obraz takiego ptaszka, który jest tutaj miejski ptaszek. On się nazywa Czerwonobrzuszek, ale nie wiem, czy po polsku się nazywa Czerwonobrzuszek. Gdzieś tutaj są rysy, ale już nie widzę ich aktualnie, albo może je zalepiło, tak? No możliwe, że tam gdzieś są te rysy i nigdy nie dostał werniszu. Ale tak to już jest jakby gotowe. A tu jest ta rysa, widzicie tu? No, to jest... To denerwuje, jak transportujecie obrazy. Jeszcze gorzej, jak je tylko przestawiacie i jest rysa, to już jest... No, denerwuje to. Wolverine. No. Były dwie wersje tego, została ta. Ta jedna mniejsza, a mniej więcej ten sam sujet. Czy ten sam Wolverine w ogóle. To jest akry, marker, lakier. No i tak to wygląda. I puszka w ogóle. To jest malowane na przykład puszką. Parę części są puszką malowane, parę nie ma. Wolverine. Kurwa, Wolverine. Ja pierdolę. No. Dobra, prawie wszystko wam pokazałem. Znaczy tu jest jeszcze chyba 50 obrazów, ale to
to by nikomu nie chciało się oglądać. Kiedyś dostałem zapalniczkę z Tupakiem. No i namalowałem z uwagi tej zapalniczki ten obraz. Mi się bardzo podoba. Jak go namalowałem? No, mi się bardzo podoba. No, jakbym go kupił. I napisałem bardzo dużo rzeczy. Tytuł jego książki, pierwsze piosenki, jego tatuaże. On też by miał Śmiej się teraz, płacz później. I że jest poza, no, że jest outlaw. Tutaj róża, która wyrosła z betonu, się nazywa książkę, którą jego mama z jego poemami ujawniła 2000 coś. Tupak umarł 96 i 6-7 lat jego matka Afini namalowała, ujawniła jego poemy jako książkę i tam są zdjęcia, jak on pisał na przykład. Ja mam tą książkę, fajna jest książka, ma bardzo ładne w ogóle poezje. Coś, całkiem inaczej niż jego teksty, piosenki. Tutaj jest 13 September 1996, on umarł. No różne takie rzeczy, wy to teraz tutaj widzicie. Mogę wam się trochę jeszcze zbliżyć. I domalowałem WW Tanga, ale bo chciałem. Dobra. Zbliżę wam Tupaka. Oddejmę wam Tupaka. No i dobra, ja tu sprzątam. Chyba pokazałem wszystko, co wyciągnąłem. Myślę, że wam jeszcze coś podobnego dokręcę. Aktualna wizyta w atelier też jest już napoczęta, ale siedzę tam tylko 3 minuty i pierwsze i nie pokazywałem aktualnych obrazów, więc no. Nematę, pozdrawiam z Zagłębi Rury, kurwa, z tego, z podziemi. Widzicie, jesteśmy pod ziemią. Mate, pozdrawiam was. Trzymajcie się, buziaki, dziękuję wam, skoczki na noc, nie? No i tu jest content na przyszłe wideo. Widzicie, tu jeszcze stoi trochę tych obrazów. I to nie jest jedyne takie pomieszczenie, więc myślę, że no co najmniej jeszcze 2-3 wideo na przyszłość będą. No i tutaj też na przykład wielokrotnie malowałem na różnych deskach, bo moim zdaniem jak się chce malować, tak samo jak ten obraz powstał na desce dla rodziny, bo jak chcesz malować, to malujesz, bo chcesz malować, a jak chcesz mieć pieniądze, to nie wiem, iść do pracy może. No, nie no, wiecie, o co mi chodzi. A jak... No, zgasiłem światełko. Praca jest pracą. Ja jako artysta też czasami się złoszczę, jak jestem jako artysta niedoceniony. Ale no... Myślność sama... decyduje, jak bardzo cię chcę docenić lub nie. A jak chcesz malować, to maluj. A nie mów, że nie masz na czym. Dobra. Nic złego do tego. A co złego, to nie ja. Koniec tym razem naprawdę tego wideo. Mateusz. Trzymajcie się. Hej.